Miło mi powitać na miejskiej inauguracji roku szkolnego 2014-2015 dostojnych gości, których w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie witam. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe wprowadzić. Panie Dyrektorze, drodzy parlamentarzyści, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, drodzy nauczyciele, wychowawcy, kochani rodzice, drodzy uczniowie, chciałem powiedzieć, kochane dzieci, droga młodzieży. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj razem z Wami 1 września stanąć w takim szczególnym miejscu, jakim jest Wasza szkoła. Przychodzę do tej szkoły, dlatego że rozpoczyna się oczywiście rok szkolny, ale przychodzę także trochę zachęcony tym miejscem, w którym gromadzi się dzisiaj społeczność szkolna Gniezna. Żeby rozpoczynać to dzieło wychowania i zdobywania wiedzy. Szkoła to szczególne miejsce dorastania do prawdy, do poznania świata, do poznania człowieka, ale myślę także do poznawania tych wartości, którymi pragniemy żyć, do odkrywania tego, co w nas najpiękniejsze. Są tutaj na tej drodze, kochane dzieci, droga młodzieży, wasi dobrzy przewodnicy, jakimi są nauczyciele i wychowawcy, którym wasi rodzice, jako pierwsi wasi wychowawcy, ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami dzieci, powierzają także ten najcenniejszy skarb, skarb, jakim wy jesteście, od 6-latków poprzez tych, którzy są w 6 klasie szkoły podstawowej i dla których będzie to decydujący rok także pożegnania ze szkołą. Cieszę się również z tego, że mogę dzisiaj być w takim miejscu, które tak pięknie wygląda i które będzie służyło rozwojowi nie tylko waszego ducha, ale także ciała.